Welcome in Saint-Tropez. Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj pokażę wam mój skład na Xbox One za wiele, wiele milionów i standardowo ogromna prośba na samym początku materiału, zostawcie łapeczkę do góry pod tym odcinkiem i kliknij czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem tam na dole. I byczko, jak to zrobisz, to napisz komentarz, że to zrobiłeś i ja przypnę dosłownie każdej osobie serduszko pod komentarzem. A my jesteśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, na Xboxie One, gdzie mamy ten skład za miliony, milionów, milionów. I ten skład będzie potrzebował delikatnej metamorfozy. Zrobiliśmy aktualnie Food Champions wynik 23 zwycięstw i 7 porażek. Co jak na mnie w aktualnej mojej formie nie jest wcale takim tragicznym wynikiem, ale czuję delikatne problemy. Czuję, że ten skład nie jest optymalny. 3 razy chyba pozmieniałem obronę podczas Food Champions, które się dosłownie wczoraj zakończyło. I po wczorajszych komentarzach, które przeczytałem na temat mojego składu na PC-cie, uznałem, że na Xboxie też muszę się zgłosić po prostu do was. I to wy musicie mi doradzić, co tutaj można lepiej zrobić, żeby się nie narobić, a mieć lepszy skład. Bo w tym momencie przejdźmy do pokazania wam mojego składu, a potem powiem wam, co mi leży na serduszku. Zaczynamy od Nika Pope'a, czyli niewymiennego goalkeepera, którego mieliśmy przyjemność trafić w jednej z paczek. Rozegrał już 252 spotkania. No, Nick Pope jak to Nick Pope. Jedne spotkanie ma genialne, drugie ma słabe, a trzecie tragiczne, a czwarte znowu genialne i piąte też genialne. To jest bardzo mocna sinusoida jego formy i jego zachowania na boisku, ale powiem wam szczerze, że po testach na PC-cie kilku bramkarzy, no to ten Nick Pope to jest genialny, tak mówiąc i patrząc na to overallowo. No nie ma lepszego bramkarza, którym ja miałem przyjemność bądź też nieprzyjemność grać. Więc na ten moment, no ten Nick Pope nic nie kosztuje, więc ja i tak go sobie w klubie ustawiam, ale jestem otwarty na wasze propozycje. Na pozycji prawego defensora mamy Jamesa Taverniera i to była jedna z lepszych moich inwestycji, którą uczyniłem na początku, może nie na początku, ale gdzieś tam w życiu mojego klubu na Xboxie, ponieważ robiłem jego SBC. Karta bardzo fajnie poszła do góry, aktualnie 87 oceny, 95 tempa, jeden z lepszych zawodników. Nie ma co się tutaj oszukiwać. Kolejna karta to jest kolejny, to jest nowy nabytek mojego klubu, czyli Fikayo Tomori. 87 tempa, 88 obrony, 86 fizyczności, 5 gwiazdek sztuczek. No chłop, jak zrobi ruletę w swoim polu karnym, to nie wiadomo, czy się płakać, czy się śmiać. Ale powiem wam szczerze, że sprzedałem Kyle'a Walkera w wersji Inform i ten Tomori naprawdę jest po prostu środkowym defensorem. Mi tego środkowego defensora najzwyczajniej w świecie brakowało. Witam serdecznie, Fikayo Tomori, bo naprawdę w momencie, kiedy sprzedałem tego Kyle'a Walkera, to nie wiem, ja tam chyba miałem bilans 11-6 na Xboxie, a ostatecznie zrobiliśmy 23-7, więc ten przeskok jest ogromny. Oczywiście tutaj chodzi także o inne czynniki, jak na przykład to, że mając bilans 11-6, wszystkie te mecze zagrałem w ciągu jednego wieczora tak naprawdę, ale naprawdę ten Tomori robi po prostu robotę. Koło niego aktualnie jest Rhys James, i do niego wrócimy. I na lewej obronie jest Adama Traoré Diacha. To też jest moje szczęście, że ja go miałem przyjemność zrobić tą kartę w SBC. To jest genialny zawodnik. Tak, 96 tempo, 80 obrony, 84 fizyczności. Geniusz. In-game to wygląda w taki sposób, że na środku gra Traoré z Tomorim, a lewa strona to jest James, prawa Taver. Przechodzimy do prawego skrzydła. Ja gram formację 4-4-2. O, ja już na tym kęcie to straciłem tyle, że hola Boga. Ale no, miałem przyjemność sobie nim troszeczkę pokopać. Wy także mogliście się dowiedzieć, jak ta karta sobie radzi w boju, w meczach o elitę i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, czy on odnajduje się w moim zespole na tym prawym skrzydle? To no, odpowiedź jest bardzo złożona, ciężka. I nie jestem w stanie wam powiedzieć tak w 100% jak to wygląda, bo są mecze, kiedy ten Ryan Kendy naprawdę fajnie się odnajduje, jego szybkość robi potężną robotę, a przeciwnicy po prostu uciekają do rowu. Ale są też mecze, kiedy ten Ryan Kendy jest po prostu totalnie niewidoczny i gubi się w gąszczu potężnych przeciwników. 61 spotkań, 34 bramki, 41 asysty. To są statystyki Kenta
gdzie on większość tych spotkań mimo wszystko zagrał na ataku, czyli zeszłego Foot Champions. W tym momencie podejrzewam, że tych bramek, asyst nie było zbyt wiele. Na pozycji napastnika jest Totti Ronaldo oczywiście, do którego w tym momencie wracamy. I to jest karta genialna, karta piękna, karta... No, ciężko jest cokolwiek złego na temat tego zawodnika powiedzieć. 146 meczów, 247 bramek, 128 asyst. Czy można tutaj coś więcej powiedzieć? Statystyki przemawiają same przez siebie. I koło niego sobie lata Kylian Mbappé versus Team of the Year. I myślę, że na ten weekend nie będę chciał zmienić tego duetu. Jest on po prostu zabójczy. To są zawodnicy, którzy po prostu sami się uzupełniają. I pozycja napastnika jest w tym momencie najbardziej obsadzoną pozycją w moim zespole. Na pozycji lewego pomocnika to jest oczywiście Neymarito, karta, którą dobrze znacie, karta, która może w tym momencie już nie jest tak niezbędna, tak genialna jak kiedyś, ale on cały czas jest Neymarem ze swoich najlepszych lat i on cały czas robi potężną robotę, szczególnie jak on znajdzie się w sytuacji 1 na 1, no ciężko jest go powstrzymać. I w środku pomocy przechodzimy do Renato Sancheza, o którym nagrywałem odcinek osobny. No i jest to karta matko jedyna. No to jest lepszy Vieira, chyba, tak mi się wydaje. Wiem, że jeszcze jest jego SBC do zrobienia. Naprawdę mogę z całego serduszka polecić tego Bambaryłę, bo to jest, no... Sami dobrze wiecie, jak zagraliście teraz w Champions, że w co drugim składzie, albo nawet i częściej, ten Renato Sanchez po prostu występował. Jest to fenomenalny zawodnik, jego statystyki jest matko jedyna, naprawdę coś pięknego. I obok niego aktualnie sobie śmiga Bruno Fernandes. 80 tempa, 89 strzelania, 91 podań, kupione za niecałe 500 000. Na ławce standardowo Salah, Fati, Mendy, Stoiczków, Badzio. No i za niedługo, bo zabieram się już za słapy, więc za niedługo wleci także paczka z ikoną i mam nadzieję, że jakaś potężna karta wleci do pierwszego zespołu. Ale moi kochani, pytanie do Was ode mnie jest następujące. Jak można rozstrzygnąć, jak można rozwiązać moją sytuację w klubie, gdzie chciałbym, żeby ta defensywa była jeszcze lepsza niż w tym momencie jest? Dobrze wiecie, że James jest wymienny, to Moriego chciałbym zostawić, cała ta reszta myślę, że może odejść w zapomnienie albo skwikselować, i tak ich nie skwikseluję, bo to są karty niewymienne, ale możemy przetestować coś innego. I tutaj ja zamieniam się w słuch, czytam Wasze komentarze. Jestem niezwykle ciekawy, co Wy zaproponujecie. To, co chciałbym zostawić, to na pewno jest Renato Sanchez, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo. I tak naprawdę ja jestem w stanie wszystko wymienić, tak? Więc i Neymara, i Bruno Fernandesza, i Kenta. Wszystko jestem w stanie wymienić, więc tutaj macie pełne pole do popisu. Czekam na Waszą opinię, bo no na PC-cie naprawdę popisaliście się i zaraz po nagrodach, które już za niedługo będą, ja będę ten skład na PC-cie zmieniał wedle waszych propozycji. Pokażę Wam jeszcze moją taktykę, bo wiem, że bardzo dużo ludzi niezwykle często się dopytuje, jaką ja taktyką gram, czy zbyt rzadko ją Wam pokazuję, więc będę się starał pokazywać ją najczęściej, jak tylko będę potrafił. Formacja 4-4-2. Taktyka jest taka. No w meczu to wygląda następująco. To jest formacja 4-4-2, wariant numer 2, czyli z pomocnikami środkowymi defensywnymi, no i wytyczne. Zostawaj z tyłu obieganie. Środek pomocy to jest krycie indywidualne, zostawaj z tyłu, krycie środka. Drugi zawodnik to samo. Kent i Neymar to jest trzymaj się skrzydeł, biegaj za plecy obrońców. I napastnicy to jest biegaj za plecy obrońców i tyle. I finito. Moi kochani, jeszcze Wam pokażę, jak wygląda mój klub aktualnie na Xboxie, bo on nie wygląda zbyt bogato ani cudownie. No właśnie. Dlatego też czekamy ogromnie na to, aż będą jakieś SBC-ki, żeby te wszystkie karty, które tutaj zgromadziliśmy, żebyśmy mogli po prostu przepalić i może jakąś nową kartę dorzucić do naszego zespołu, a może jeszcze coś innego szalonego porobić. Moi kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, za pokazanie Wam mojego składu. Mam nadzieję, że mogę na Was liczyć i pokażecie swoją moc. Widzimy się jutro standardowo o godzinie 12:00. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!